wyroki TSUE i wyroki Strasburga miażdżą tak naprawdę deformę sądów. Ta energia oporu, ona się właściwie w ogóle nie wytłumiła. To, że w tej chwili nie ma ludzi na ulicach, to może się zmienić od tak. Drodzy Państwo, na kanapie siedzi Maciej Nowicki, niedawno wybrany nowy prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A spotykamy się w takiej słusznej sprawie. Mam nadzieję, że za chwilę to udowodnimy. Otóż Maciej jest takim obserwatorem powstawania ważnego filmu. Filmu, który opowiada o tym, jak niszczony jest system sprawiedliwości w Polsce. Film nazywa się Sędziowie pod presją. Pierwsza dyscyplinarka, którą miałem, to był wrzesień, może 2 lata temu. To dotyczyło udziału sędziów w festiwalu Owsiaka. Z perspektywy widać, że to w ogóle było bardzo lajtowe. To się zaostrza i myślę, że to jeszcze nie jest koniec. Sala sądowa to jest pewnie 20% całej tej roboty. Reszta to polega na pisaniu, na czytaniu. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście rozmawiamy o słusznej sprawie. Dlaczego tutaj o tym filmie chcieliśmy rozmawiać i dlaczego ten film jest ważny? Bo od 2015 roku mamy do czynienia z takim ewidentnym, bardzo ostrym kryzysem w Polsce. Kryzysem praworządności, demokracji, ochrony praw człowieka. I czekaliśmy na pierwszy takiej światowej klasy dokument, który o tym w jakiś sposób opowiada. Co więcej, opowiada w ogóle o takim kryzysie praworządności czy demokracji w całym regionie, w centralnej Europie, bo przecież ten nasz kryzys nie jest zupełnie wyjątkowy, niestety. I taki właśnie jest film Kacpra Lisowskiego, który jest jego reżyserem, również operatorem, i Iwony Harris, która go produkuje, jest jego współtwórczynią, Sędziowie pod presją. Ale uwaga, nie jest to oczywiście film reportażowy, bo nie o taki chodzi. Reportaże na ten temat już powstają i to też bardzo dobrze, ale jest to, jak powiedziałem, dokument kinowy z szansą ogromną na przebieg festiwalowy, na to, żeby zobaczyło go wiele osób i przede wszystkim, żeby całą tę historię obrony praworządności z punktu widzenia sędziów, którzy starają się praworządności bronić, żeby widz mógł razem z nimi poprzeżywać. To znaczy, tu nie chodzi o tak naprawdę zawiłości prawne, które są i dla nas, dla prawników, bardzo trudne do zrozumienia i ogarnięcia. Chodzi o los tych jednostek, które miały na tyle odwagi, że przeciwstawiały się i przeciwstawiają w dalszym ciągu demontażowi praworządności w Polsce i tych, którzy im w tym pomagają. Czyli głównym bohaterem filmu jest Igor Tuleja, jest sędzia Igor Tuleja, ale również spotkamy tam wielu innych znanych zresztą sędziów, prokuratorów, adwokatów, między innymi na przykład z Wolnych Sądów przy okazji wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji 4 urodzin. I zobaczymy ich w ich codziennych zmaganiach i w ich codziennym życiu, ale też będziemy mogli poczuć mimo ogromnego społecznego czy części społeczeństwa poparcia dla ich walki, całą ich samotność, momentami też całe ich zmęczenie, będziemy mogli poczuć, jaką cenę płacą. W szczególności właśnie sędziowie, którzy odważyli się przeciwstawić systemowi. I w tym sensie jest to film uniwersalny, uniwersalna historia, którą mogą też zrozumieć widzowie poza Polską. Widziałem też ten film w takiej wersji jeszcze nieukończonej, ale to, co mi się w nim najbardziej podobało, to na pewno to, że on po taki momentami niemal intymny sposób pokazuje ten ciężar, który
który oni noszą. I rzeczywiście tę samotność, jak mówisz, chociaż no, oni są samotni, ale jakby też w grupie, wspierają się razem. I to jest też pokazanie właśnie tej perspektywy takiej samotniczej, ale też i społecznej. No, jest też dużo takich obrazów świetnych, takich dokumentujących też różnego rodzaju protesty na przykład. Tak, protesty są, jest między innymi Marsz Tysiąca Tuk, czyli mamy cały protest, w ogóle największy w historii Europy, protest środowiska sędziowskiego, środowiska prawniczego międzynarodowego, który wspiera, kiedy sędziowie z Europy wspierają polskich kolegów, ale to nie jest taki film właśnie zrobiony z migawek, z demonstracji, tego jest stosunkowo mało, jest więcej bliskiego planu zdecydowanie i tak, jest tutaj również to wspieranie w ramach pewnej dosyć takiej określonej grupy prawników, którzy walczą o praworządność i niewątpliwie jest to ogromnym sukcesem polskiej, jakby to powiedzieć, prawniczej, demokratycznej strony, że w ogóle taka silna współpraca powstała. Tu wielka zasługa między innymi Komitetu Obrony Sprawiedliwości, że coś takiego w ogóle istnieje. Mamy stowarzyszenia sędziowskie wspaniałe, do których należy ogromna rzesza odważnych sędziów, ale z drugiej strony to jest tak, że na pewnym poziomie to jest oczywiście niezwykle ważne, niezwykle potrzebne i pokazane w tym filmie, ale na pewnym poziomie z konsekwencjami swoich wyborów, te jednostki, które są na pierwszym froncie takiej walki o praworządność, muszą zawsze poradzić sobie same i one są, i w tym sensie możemy powiedzieć o samotności, że to jest właśnie tak, że no właśnie sędzia Igor Tuleja właściwie może się w każdej chwili spodziewać zatrzymania. Jak skończyłem studia, byłem aplikantem, no to mi się wydawało, że jest sąd i przestępcy, czyli osoby kompletnie wyzbyte z jakichkolwiek uczuć, ale oczywiście tak nie jest, nawet ci najwięksi zbrodniarze są takimi samymi ludźmi jak ja i też mają swoje emocje. Sąd sądzi przestępstwo, czyn. Natomiast czy ja jestem kompetentny do tego, żeby osądzać drugiego człowieka? Pewnie nie. Ja oceniam tylko jego czyn. Oczywiście są przy nim przyjaciele bardzo często, natomiast no tym niemniej. To jest właśnie tak, że jednostka, która sprzeciwstawi się systemowi, który się domyka takiemu autorytarnemu systemowi, a polski system do autorytaryzmu dąży, koniec końców jest sama. Więc mamy oba te plany i myślę, że one są bardzo dobrze rozłożone, chociaż oczywiście różni widzowie mogą to różnie ocenić. Powiedz, jak ty jako obywatel, też jako no, prezes bardzo ważnej organizacji, patrzysz na to, co się teraz dzieje. No, mamy ostatnie orzeczenie TSUE. Wiemy, że polski rząd no, idzie na takie zwarcie jakby właśnie z Unią Europejską. I ta walka trwa już tyle lat. Jak ty na to patrzysz? W krótkiej perspektywie bardzo pesymistycznie, w dłuższej o tyle optymistycznie, że wydaje mi się, że ta walka jest prawie niemożliwa do wygrania przez stronę rządową, wbrew pozorom. Między innymi dzięki postawie polskich sędziów, za którą naprawdę należy im się ogromny szacunek. Co nie znaczy, że w polskim sądownictwie wszystko przed 2015 było dobrze, żeby to wyraźnie podkreślić, ale ta ich postawa jest rzeczywiście, no, w większości to są ludzie, którzy orzekają zupełnie niezawiśle, mimo braku gwarancji niezawisłości, ale wracając do konfliktu z Unią, mnie się wydaje, że to nie musi być tak, że w tym momencie już dojdzie do zwarcia takiego czołowego, że są sygnały, jest ich sporo w ostatnich dniach, równie pesymistyczne, takie, że po raz kolejny dojdzie do mydlenia oczu Unii, to znaczy jakieś na przykład inicjatywy ustawodawczej, która powiedzmy zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, której naprawdę już nie sposób bronić, Izbę Dyscyplinarną SN i przeniesie tych sędziów do innej izby na przykład, tak żeby niby coś zrobić, dać sobie czas, rozmyć sytuację, płacić kary, przecież będziemy też płacić zresztą zadośćuczynienia w systemie Rady Europy, bo to też jest pytanie, czy Polska jest wyprowadzona z Unii, ale Polska jest też wyraźnym już w tej chwili klaszu z postanowieniami konwencji europejskiej, jak wykłada je z kolei Trybunał Strasburski i tutaj tego też się nie da posprzątać łatwo, więc będziemy tkwić w takim naruszeniu, jak się obawiam. Niewątpliwie z naruszeniem
konstytucji, która mówi, że Polska przestrzega prawa międzynarodowego. Myślę, że to jest bardziej nawet realistyczny scenariusz niż takiego postawienia wszystkiego na ostrzu noża i rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii. Obie te perspektywy są straszne. Ta druga no pewnie bardziej dramatyczna, ale można by się spodziewać jeszcze na tym etapie przynajmniej silniejszego oporu społecznego. Więc dlatego myślę, że w krótkiej perspektywie jest to bardzo, bardzo smutne. Natomiast no, nie jest to też tak, że to środowisko właśnie prawnicze przedstawione na przykład przez Igora i nie przez Igora, tylko przez Kacpra i Iwonę nie ma swoich drobnych zwycięstw, które zresztą w tym filmie za bardzo akurat nie ma, bo taka jest logika tego artystyczna tego filmu, ale one są i w tej chwili to nie jest tak, że nie mamy satysfakcji. Ta strona właśnie prodemokratyczna i propraworządnościowa, no bo te kolejne wyroki miażdżą, wyroki TSUE i wyroki Strasburga miażdżą tak naprawdę deformę sądów. To, co chyba daje nam nadzieję, to jednak właśnie ten aktywizm i ta baza, która się, taka baza oporu, która się przygotowała, która powstała jakby przez cały czas jakby rządów PiSu, znaczy no nigdy w Polsce nie było tak wielkich protestów na taką skalę, czy strajku kobiet, czy właśnie czy w obronie sędziów. No to jest akurat ten jednak duch buntowniczy, taki polski, daje nam chyba jakąś taką nadzieję na przyszłość. W pełni się z tobą zgadzam. Oczywiście, co jest bardzo dramatyczne, to jest tylko część społeczeństwa, ale bardzo duża część. I jestem absolutnie, pewien, to by zabrzmiało wręcz butnie, ale w pełni podzielam twoją intuicję, że ta energia oporu, ona się właściwie w ogóle nie wytłumiła. To, że w tej chwili nie ma ludzi na ulicach, to może się zmienić od tak, to może się zmienić od jednej sekundy. To nie jest tak, że nasze, nie chcę tutaj używać brzydkich słów jednak, chociaż nie mam nic przeciwko ich używaniu w niektórych dyskursach publicznych, ale nasz gniew zniknął, nasza frustracja zniknęła, nasz sprzeciw zniknął. Tak nie jest. Jeszcze będzie wiele okazji, żeby o tym rozmawiać. Ja też przede wszystkim gratuluję ci, że zostałeś prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jestem bardzo też ciekawy, jak odnajdujesz się w tej roli, chociaż pracujesz tam już wiele lat, ale jednak nowa funkcja. Jak się z tym czujesz? Czuję się dobrze, ale jestem i świadomy ogromnych wyzwań, naprawdę ogromnych wyzwań. To jest miesiąc, od kiedy jestem prezesem, więc jest to bardzo krótko. Mnie się wydawało z góry, że tak dużo da się zrobić od razu. Tak oczywiście nie jest, to jest jakaś pewna lekcja pokory. Bardzo się cieszę, że mamy tak doskonały zespół w fundacji, że mamy tak mocny zarząd, że mamy Dankę Przywarę, która fundację tworzyła i która odeszła z zarządu, ale jest szefową rady fundacji. I wydaje mi się, że można naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele zrobić. Fundacja nie jest organizacją kampanijną, nie jest organizacją, która właśnie szczególnie mocno, nie wiem, wyprowadza ludzi na ulicę, czy na przykład prowadzi kampanie społeczne, jest taka straszliwie widoczna. Natomiast jest organizacją długiego trwania i jest organizacją konsekwentnego działania i taką mam nadzieję, że pozostanie. Myślę, że z tym się wiążą ogromne, ogromne wyzwania, także związane z momentem, w którym będzie możliwa odbudowa praworządności w Polsce, żeby wtedy nie doszło do rewanżyzmu, żeby wtedy ten proces odbudowy praworządności też był praworządny i tego też byśmy chcieli bronić. Mocno wam kibicuję, tymczasem kibicuję i kibicujmy również filmowi, który jest na etapie już ukończenia. Trwa zbiórka w tym momencie na ukończenie tego filmu i ja gorąco wszystkich zachęcam do tego, żeby ten film wesprzeć. Właśnie, bardzo, bardzo ci dziękuję, Łukaszu, za to. Ja się również do tego apelu podłączam. Tego filmu potrzebujemy. Ten film naprawdę będzie bardzo, bardzo dobry. Jest już prawie ukończony, więc możemy to mówić z pełną świadomością. To jest dobry, ważny, potrzebny nam film. Przeżyjmy to jeszcze raz, przeżyjmy to z sędziami. Zobaczmy, jak wygląda życie i działanie sędziów pod presją. Wesprzyjmy film tak, aby mógł być ukończony. Do końca lipca trwa zbiórka publiczna na ten film, a link do tej zbiórki bezpośrednio nad czym? Jak to się mówi? Na pewno znajdziecie w komentarzu albo w opisie. Dziękuję Macieju za tę krótką, ale jakże owocną, mam nadzieję, rozmowę. I dziękuję również wam za oglądanie i wspieranie kanału, jak również filmu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. The politics currently driven by the government of Poland undermines
the fundamental independence of the legal system as such. Ja mogę być sędzią w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście mogę być prawdziwym sędzią. Jeżeli mam być udawanym sędzią, to po co być takim sędzią? If the government starts to restrict and punish judges for doing their work, it is a serious attack on the independence of judges. Ta ustawa pozwala politykom wyrzucać sędziów i zabierać im głos. Nie zgadzamy się na to, żeby politycy decydowali o treści wyroków wydawanych w Polsce.